Witam ponownie, Adrian Stankowski. Jak zwykle w środę o tej porze program Pilnujmy Polski z Antonim Macierewiczem, marszałkiem seniorem Sejmu Rzeczpospolitej. Witam serdecznie, panie marszałku. Witam pana. Dobry wieczór państwu. Zupełnie inaczej miałem rozpocząć dzisiejsze spotkanie z panem marszałkiem, ale no, te protokoły, które tutaj przed nami leżą, wstrząsające. 600 000 euro łapówki, które osobiście miał odebrać syn premiera Michał Tusk. Łapówka miała być przeznaczona dla szefa wszystkich szefów, jak tutaj jest napisane, czyli dla Donalda Tuska. No ta sprawa jest, teraz wraca w związku z tym, że strona Platformy Obywatelskiej próbując atakować Prawo i Sprawiedliwość, sięga po różne bzdurne i kłamliwe formuły mające tę partię, która jest partią niepodległościową, która od kilkudziesięciu lat najpierw jako przecież Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe i inne partie, prawda, którego dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest spadkobiercą, były formacjami przecież właśnie antyrosyjskimi, były formacjami, które wydobyły Polskę z puścizny po okrągłym stole właśnie prorosyjskiej formacji. Otóż ta formacja, która budowała i buduje niepodległość Polski w związku ze Stanami Zjednoczonymi, Platforma Obywatelska chce przedstawić jako formację prorosyjską, próbując siebie z tego w jakiś sposób zrzucić z siebie tę odpowiedzialność. Ręce, tak? Nawet nie tylko ręce, ale myślę, że i nogi, całe ciało, bo to nie tylko ręce, głowę, umysł, mentalność, ale nie umyć tak naprawdę, tylko z zewnątrz stworzyć pewnego rodzaju takie wrażenie, że to tak nie jest zupełnie, dlatego że nie ma wątpliwości. Myślę, że to jest zupełnie oczywiste, że ta propaganda ma jedną funkcję, mianowicie taką, żeby do okresu wyborów zdjąć tę odpowiedzialność z Platformy Obywatelskiej, ale potem do tego wrócić. Jeśli ale potem do tej... Tekst. Ja chcę bardzo jasno podkreślić, że nie ma żadnej przesłanki pokazującej, że Platforma Obywatelska naprawdę zmieniła zdanie. Te deklaracje są bardzo istotne, ale panie redaktorze, szanowni państwo, zauważyliście z pewnością, że one nie dotyczą jednej kwestii, tej, która w największym stopniu obarcza odpowiedzialność pana Donalda Tuska i Platformę Obywatelską. To jest zbrodnia smoleńska. W tej sprawie oni przez cały czas bronią Putina, w tej sprawie przez cały czas atakują pana prezydenta Kaczyńskiego, w tej sprawie nie powiedzą ani słowa prawdy na temat przebiegu tej zbrodni, za co oni są osobiście odpowiedzialni i mają tego pełną świadomość. Dlatego też ja nie wierzę w te ich deklaracje antyrosyjskie, ja nie wierzę w te ich deklaracje proamerykańskie, ja nie wierzę w te ich deklaracje proukraińskie. Uważam, że to jest formacja, która gdy tylko osiągnie władzę, wróci do swojej prorosyjskiej polityki, proniemiecko-rosyjskiej polityki, bo to się w żaden sposób nie zmieniło. Nie zmienił tego pan Sikorski, nie zmienił tego pan Tusk. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest tylko i wyłącznie propaganda, nic więcej. No ale ta propaganda pełna insynuacji, bo ta dzisiejsza sytuacja z tym protokołem odtajnionym, protokołami, no zaczęła się od pełnego insynuacji artykułu, tam nie, powiem szczerze, który nie powinien przejść przez żadne kolegium redakcyjne, bo tam są same insynuacje. Ale, panie redaktorze, ja to doceniam. A Donald Tusk jeszcze wczoraj mówił, że ten świadek Marcin W. jest wyjątkowo wiarygodnym świadkiem. Proszę, ja przepraszam najmocniej, ja za chwileczkę wrócę do tego, ale powiedziałbym tak, gdyby oni naprawdę byli formacją antyrosyjską, to przynajmniej kogoś z nich, z ich przedstawicieli, moglibyśmy widzieć u świętego Stanisława Kostki dzisiaj na mszy związanej z modlitwą o kanonizację błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę w rocznicę jego morderstwa, jego straszliwej śmierci, bo przecież to była właśnie operacja rosyjska realizowana przez agenturę rosyjską tutaj w Polsce i popierana przez tę agenturę. I do dzisiaj jest tak, że ta sprawa jest minimalizowana, jest eliminowana. Właśnie, czy widział pan w którymś z tych pism bądź tych mediów, które są pro Platformy Obywatelskiej, cokolwiek na temat zbrodni związanej z księdzem Jerzym Popiełuszką? Bo ja nie. Od tego chciałem zacząć nasze spotkanie. To przecież było morderstwo, które miało po prostu zniszczyć w ogóle formację niepodległościowo-chrześcijańską, katolicką. To jest mord założycielski III RP. Dokładnie tak. To jest mord założycielski III RP. To dlaczego trzeba było zamordować tego dobrego człowieka? Wspaniałego człowieka, wspaniałego księdza, wielkiego, naprawdę kształtującego mentalność polityczną i świadomość polityczną. No więc właśnie, przecież zbrodniarz, Urban był zbrodniarzem, był człowiekiem, który propagandowo przygotowywał tę zbrodnię, propagandowo przygotowywał to morderstwo, przygotowywał w Polsce, przygotowywał także w Rosji. No i jest bohaterem części tej właśnie opozycyjnej formacji, z którą pan Donald Tusk teraz coraz bardziej się wiąże, coraz bardziej idzie w stronę lewicową, coraz bardziej chce być pro-eseldowsko-komunistyczny, w coraz większym stopniu chciałby mieć tamtych sojuszników i mówi, że razem z nimi będzie w wyborach startował, prawda? Że razem z nimi będzie tworzy antyniepodległościową formację i dlatego milczy o zbrodni, o morderstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Milczy o tym straszliwym działaniu, które wtedy było wymierzone nie tylko w błogosławionego księdza Jerzego, ale były wymierzone w cały Kościół polski i w całą katolicką niepodległościową formację. Zresztą ten artykuł, o którym rozmawialiśmy w tygodniku o niemieckim właścicielu niemiecko-szwajcarskim, bo mnie jeszcze pozwą, no tam rękę Urbana czuć w takich metodach, ale zastanawia mnie jedno, panie marszałku, bo Platforma Obywatelska powinna się trzymać jak najdalej od tematu tej tak zwanej afery taśmowej, bo to, co tam usłyszeliśmy, po prostu jest... Materiał dowodowy jest przeciwko nim tak, że tak powiem, szeroki, głęboki, bezsporny. Po co oni rozgrzebali tę sprawę jeszcze z takim skutkiem, prawda, jak te zeznania, które trzeba traktować z pewnym dystansem. Jest kilka domniemań, jest kilka hipotez w tej sprawie. Jedna to taka klasyczna, bardzo prawdopodobna, że wiedzieli, że te materiały będą ujawnione i chcieli, tak powiem, swoją interpretację narzucić jako pierwsi w ten sposób, żeby zmniejszyć siłę odbioru społecznego, tego, co naprawdę się stało, żeby to w sposób zamieszać tę świadomości społecznej, tę wiedzę. I to jest jeden kierunek interpretacyjny. Drugi kierunek interpretacyjny jest taki, że to po prostu jest jedna z wielu rzeczy, które gdzieś tam mieli jakieś sformułowanie, które mogliby przekształcić w tezę o prorosyjskości drugiej strony i w związku z tym z każdego drobiazgu chcą korzystać, każdy drobiazg chcą wykorzystywać, do końca nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Wie pan, no to jest tak jak z działaniem TVN-u, który opublikował ten reportaż atakujący raport. No przecież musieli mieć świadomość, że to jest kłamstwo na kłamstwie i to tylko, że tak powiem, pozwoli nam w większym stopniu pokazać opinii publicznej, jaka jest prawda o zbrodni smoleńskiej. Musieli mieć tego świadomość, ale uważali, że to się opłaci, prawda? Uważali, że to warto. No i tak samo jest tutaj w sprawie w tej kwestii. Tutaj po prostu Platforma Obywatelska, nie mając świadomości pełnych konsekwencji próbuje w każdy moment próbować wykorzystać do ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Równie dobrze można sobie wyobrazić następne działania, które zrobią w tej sprawie. Wyobraźnie to oni niestety mają, ale chciałem do bardzo poważnych rzeczy przejść, bo żebyśmy popatrzyli, co się dzieje na wschodzie. Rosjanie, no, krótko mówiąc, ewakuują się z Chersonia, za to niebezpieczne pomruki dochodzą z Białorusi. Przed chwilą pan ambasador Łatuszka potwierdził, że siły rosyjskie są w Brześciu. To jest... Tak, sprawa jest szersza, bo z jednej strony to jest sprawa Białorusi, która staje się w coraz większym stopniu swoistym obozem armii rosyjskiej, prawda? Taka jest perspektywa, że będzie po prostu miejscem, z którego armia rosyjska będzie podejmowała różne działania. Jakie? Istnieje obawa, że pierwszym tym atakiem będzie atak na zachodnią Ukrainę, na ten obszar zachodniej Ukrainy, który ostatnio był bombardowany, prawda? Lwów, Tarnopol, Stanisławów, czyli ten obszar, który ma odciąć Ukrainę od Polski. Od pomocy. Od pomocy, która idzie przez Polskę. Że to będzie pierwszy atak. Równolegle jest prawdopodobny powtórka ataku sprzed półtora roku tego migracyjnego ataku, który ma iść z kolei przez Królewiec, prawda? Prawdopodobnie takie są informacje, wiadomości, takie publiczne oczywiście, nie żadne innego rodzaju. Ale to jest tylko część nowej sytuacji. To jest tylko część nowej sytuacji. Ja chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach, które mają olbrzymie znaczenie. Znaczy, po pierwsze o kwestii tego, co się zdarzyło w Chinach. Można było się tego spodziewać. Jak pan redaktor i państwo wiecie, ja jestem tym jednym z niewielu polityków polskich, który przestrzega przed złudzeniami co do możliwości rozbicia sojuszu chińsko-rosyjskiego. No i nie ma wątpliwości, że przedłużenie prezydentury obecnego prezydenta przywraca strukturę taką rzeczywiście dyktatorsko-komunistyczną w Chinach. Sprawia, że Chiny wracają do czasu Mao Tse-Tunga, o tak można by powiedzieć, jeśli chodzi o strukturę władzy. Nie mówię tam o problemach gospodarczych, tylko o strukturze władzy. I niewątpliwie jakby nastąpiło też w wypowiedziach tego prezydenta nastąpiło raz jeszcze powtórzenie sojuszu rosyjsko-chińskiego jako fundamentu działania ze strony Chin. I kwestia Tajwanu. I w związku z tym znaczy sojuszu, którego fundamentem jest antyamerykanizm. Antyamerykanizm. I tutaj Rosja odgrywa rolę antyamerykańską na terenie Europy, prawda? Chiny na terenie południowo-wschodniej Azji. Razem te dwa imperia próbują zniszczyć świat zachodni, próbują zniszczyć wolny świat. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. I to niewątpliwie stwarza nową sytuację, która przybliża atak rosyjski na Europę Środkową. Z tego uważam, że trzeba sobie zdawać sprawę. To umacnia potencjał rosyjski i rosyjską, że tak powiem, możliwość ataku na Zachód, zaczynając od tego właśnie ataku oddzielającego Ukrainę od Polski. Bo niepokojące sygnały też ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przywódca republikanów, no, przykro to powiedzieć, opowiedział się za ograniczeniem pomocy dla Ukrainy. No, tutaj pan mówi o osobie, o wypowiedzi, którą pan, rozumiem, w ostatnim czasie miał. Więc tutaj ja bym tego nie traktował jako rzeczywistego stanowiska republikanów. W tej sprawie większość republikanów ma zupełnie inną opinię i myślę, że w najbliższym czasie będzie pan mógł się z tym i państwo będą mogli się z tym zapoznać, bo to jest indywidualny raczej punkt widzenia. Na całe szczęście, ale pilnować polskich interesów trzeba w każdej chwili. I zdecydowanie tak. I z tego punktu widzenia Polonia, która przecież głosowała na republikanów, myślę, że da do zrozumienia, że taki kierunek może pozbawić republikanów wsparcie Polonii i odbić się na wyborach, które się przecież zbliżają w ciągu najbliższych tygodni. Szanowna Polonia, trzeba dawać do zrozumienia. Trzeba dawać do zrozumienia, że wsparcie od Polonii mają ci, którzy wspierają niepodległość Polski i bronią Ukrainy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej Antoni Macierewicz był gościem, znaczy gospodarzem programu Pilnujmy Polski. Ja jestem naprawdę dumny z tego, że mogę być gościem Telewizji Republika, która jest jedną naprawdę z najbardziej niepodległościowo zaangażowanych mediów w Polsce. Tymczasem zapraszam na krótką przerwę.